Cześć kochani, witam Was gorąco w smakowitych daniach. Moją dzisiejszą propozycją jest przepyszne ciasto bez pieczenia Raffaello. Jest to bardzo prosty i szybki w przygotowaniu smakołyk, który zachwyci podniebienie niejednego smakosza kokosowych specjałów. Takie ciasto będzie doskonałą propozycją na święta lub wybornym deserem na domowych przyjęciach. Zapraszam do oglądania filmiku. Przygotowanie ciasta rozpoczynamy od starcia na tarce o dużych oczkach do miski okrągłych biszkoptów. Następnie do garnka wlewamy 500 ml śmietany kremówki. Dodajemy połamaną czekoladę i całość zagotowujemy, często mieszając. Do rozpuszczonej w śmietanie białej czekolady wsypujemy 100 g wiórków kokosowych oraz starte biszkopty. Wszystko dokładnie ze sobą łączymy. Gotową masę zdejmujemy z ognia i lekko studzimy. W formie wyłożonej papierem do pieczenia układamy pierwszą warstwę krakersów. Na ciastka przekładamy masę kokosowo-biszkoptową i dokładnie ją rozprowadzamy. Następnie na masie kładziemy drugą warstwę krakersów. Ciasto wstawiamy na pół godziny do lodówki. W tym czasie przygotowujemy wierzch ciasta. Do wysokiego naczynia wlewamy pozostałą śmietanę kremówkę i ubijamy ją na sztywno z cukrem pudrem i śmietan fixem. Ubitą śmietanę starannie rozprowadzamy na schłodzonym cieście. Wierzch obficie posypujemy pozostałymi wiórkami kokosowymi. Tak przygotowane ciasto wstawiamy na kilka godzin do lodówki, aby stężało. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na bloga smakowitedania.blogspot.com.